Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o świetle. Często biorąc się za planowanie zdjęć, mamy już jakieś referencje. I te referencje mają już jakieś światło. I my musimy się do tego światła często dostosować. I mamy do wyboru tak naprawdę dwa rodzaje światła. Światło miękkie i światło ostre. Jeżeli chodzi o zdjęcia na zewnątrz, światło miękkie jest na przykład wtedy, kiedy mamy pochmurny dzień. Chmury są tak jakby softboxem słońca. Bardzo zmiękczają światło. Im grubsze chmury, tym światło miększe, im cieńsze, tym to światło jest odrobinę ostrzejsze. Miękkim światłem jest też cień. Gdzieś cień budynku, cień drzew. Tutaj trzeba uważać, żeby się nie przedostawało ostre światło słoneczne. No właśnie, ostre światło słoneczne. Słońce, niczym niezmiękczone, nieosłonięte, daje nam światło ostre. W studiu staramy się odtworzyć to, co daje nam przyroda. Czyli lampa niczym nieosłonięta, niezmiękczona, daje nam światło ostre. Jeżeli chcemy mieć światło miękkie, wtedy z pomocą nadchodzi nam softbox. Teraz pokażę Wam, jak wygląda moja twarz oświetlona światłem ostrym i światłem miękkim. Do prezentacji światła ostrego posłużę się lampą z garnkiem. Tak, to jest garnek z plastrem miodu, który jeszcze bardziej koncentruje światło, żeby nie świeciło po bokach, tylko żeby świeciło na wprost. Oto garnek z plastrem miodu. Oto światło ostre. Lampa jest tutaj w osi aparatu, kawałek nad nim. Świeci bardzo ostrym, skoncentrowanym światłem, bardzo rażącym, dającym bardzo ostre, bardzo czarne cienie. A teraz zaświecę softboxem o takim, firmy o takiej. Sam go sobie kupiłem, więc mogę mówić, żaden sponsoring. Jedna warstwa zmiękczająca, druga warstwa zmiękczająca. I to wygląda tak. I jak widzicie, w tym wypadku, w wypadku softboxu, twarz jest oświetlona światłem delikatniejszym, mniej rażącym. Są cienie, ale nie są takie brutalne i skóra jest taka delikatniejsza, więc no tak jakbyście fotografowali w pochmurny dzień. To by było na tyle. Taki krótki, techniczny odcinek o świetle. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca. Klasycznie poproszę kciuk i suba i zapraszam na kolejny odcinek, a w kolejnym odcinku będę opowiadał o narzędziach AI w Lightroomie. Zapraszam.